Małgorzata Parys, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Dziecinnie Proste. Dziś jesteśmy w przedszkolu przy szkole w Siedlcach. Witam Was serdecznie. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o handlu, ale najpierw przedstawcie się po kolei. Patrycja. Patryk. Jasiu. Kaja. Kuba. Kuba. Powiedzcie mi proszę, czy wiecie, kto to jest handlowiec? A co to jest handel? Handel to taki pan, który wyprzedaje rzeczy. A handel? Co to znaczy handlować? Handlować to znaczy sprzedawać. A co to jest kasa fiskalna? Tam się kasuje różne rzeczy. Po co ona w ogóle jest? Musi ona być w sklepie? Tak. Dlaczego? Bo wtedy nie da się zobaczyć, ile to kosztuje. A wiecie, co to jest waluta? Pieniążki. 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 A jakie mogą być pieniążki? Jaką mamy walutę w Polsce? Waluta taka, to trzeba ile zapłacić. Walutę mamy w Polsce, złotówki mamy. Bardzo ładnie. A jak wyglądają nasze polskie pieniążki? Są okrągłe. A co mają namalowane, wybite? Orzeły. Bardzo ładnie. I co jeszcze? Mają jeszcze wybite, ile kosztuje na przykład piątki, jedynki, dwójki. I też one są złote lub srebrne. A jakie znacie jeszcze waluty? W Polsce są złotówki, a za granicą? Jakie są pieniążki za granicą? Ktoś był kiedyś za granicą? Ja nie byłem. Ja. Są euro lub dolary. A powiedzcie mi, co to jest supermarket? Tam, gdzie to jest taki sklep duży, tam, gdzie jest wszystko, co wolno kupić. To jest taki duży sklep, w którym się kupuje różne rzeczy. Tam są różne produkty. Czym się różni supermarket od takiego zwykłego, małego sklepu? Tam nie można kupić wszystkiego, tylko to, co jest. Bo jest większy supermarket od takiego małego sklepu. Bo większy jest supermarket od takiego małego sklepu, który jest na przykład gdzieś w bloku wbudowany. Proszę Pani, a wie Pani, że gdy byłem mały, to ja rozdawałem ludziom ciastka, gdy mieliśmy piekarnię. O, jak fajnie! Czyli też byłeś takim małym handlowcem, tak? A brałeś za to pieniążki? Nie, bo rodzice robili promocje i rozdawaliśmy. Super, to w takim razie powiedzcie mi, co to jest promocja? Ktoś coś wie? Co to jest promocja w sklepie? Jak myślicie? No jeżeli coś kosztowało 20, a kosztuje 10. I warto kupić coś na promocji? Tak. Żeby zaoszczędzić? Tak. Kolejne pytanie. Co to jest dźwignia handlu? Reklama. I na czym ona polega? Reklama mówi nam o czymś, że coś zbudowali nowego. One są prawdziwe? Czy mówią prawdę? Czasami. Często. A co możemy zobaczyć w reklamie? Najczęściej. Na przykład, reklama nas przyciąga do tego, że na przykład przyciąga nas swoją ładną ozdobą i
na przykład takimi posypanymi brokatami przyciąga nas. Waszą uwagę. Bardzo ładnie. Ktoś chciałby coś dodać jeszcze do reklamy? A powiedzcie mi, czym płacono kiedyś, jak nie było pieniędzy? Wymieniano się. Co na przykład wymieniano? Chleb. Można było chlebek wymienić za co? Za jajka. Można. To. Kiedyś było tak, że jeden miał jajka, a jeden miał mięsko, to można się wymienić wtedy. Na przykład ktoś miał mięsko, a ktoś inny miał jajka i się wymienili. Bardzo fajnie. A powiedzcie mi, co to znaczy targować się? Że na przykład ja mam 10 zł, a to kosztuje 20, no i pytam się pana albo pani, czy mogę to kupić za 10 zł. To znaczy, że targować się to znaczy, że zbicie ceny. A po co nam jest lista zakupów, jak idziemy do sklepu? Można trzeba zapisać. Trzeba coś kupić i zapisać, żeby jak dużo mamy na głowie, to potem się zapomina i wtedy... Tak, potrzebna nam jest lista i wtedy kupimy więcej, niż było w planach i marnujemy pieniążki. Jak nie mam listy. Tak. I po to jest lista, żeby nie zapomnieć, co się kupi. Po to jest nam lista, żeby nie kupywać innych rzeczy i żeby nie tracić pieniążków, tylko zapisywać na liście. Ja zawsze, jak mama robi zakupy, to coś dodaję od siebie. A na przykład co dodajesz? Słodkie. A powiedzcie mi, co to znaczy pracować na czarnym rynku? Co to jest czarny rynek? Czyli na wolno czego wyprzedawać, na przykład broni, lekinów i mieczy i zbroi. I to znaczy, że czarny rynek to znaczy, że ktoś komuś, i na przykład handlowiec komuś nie da, handlowiec klientu nie da, paragonu. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku Dziecinnie Proste. Dziękujemy za uwagę i do widzenia. Do widzenia.